Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Materiały Budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Murki oporowe stanowią umocnienie przeciwdziałające obsunięciu się ziemi, a także są elementami dekoracyjnymi terenu zieleni. Wyróżnia się murki suche, murki murowane, murki betonowe. Wysokość murka nie powinna przekraczać 100 cm, dzięki czemu nie ogranicza widoczności i nie wymaga obliczeń statycznych ani głębokiego fundamentowania. Dlatego zamiast jednego wysokiego murka należy stosować dwa lub trzy niższe. Grubość murka uzależniona jest od materiału, z jakiego jest on wykonany i wynosi zazwyczaj od 1,2 do 1,5 jego wysokości, jednak nie mniej niż 30 cm. Murki suche buduje się z różnego rodzaju kamieni układanych bez wiążącej je zaprawy lub związanych z zaprawą tylko w pewnych miejscach, tak aby spoiwo było prawie niewidoczne. Najtrwalsze są murki wykonane z granitu lub bazaltu. Można też użyć wapienia czy piaskowca, ale mają one wówczas strukturę porowatą i chłoną wodę, przez co szybko porastają glonami. W niektórych ogrodach jest to zaletą. Warunkiem konstrukcji murka suchego jest odpowiedni kształt kamieni. Powinny mieć one co najmniej dwie powierzchnie płaskie, w przybliżeniu równolegle do siebie. Trzecia powierzchnia powinna być prostopadła do nich, co umożliwia tworzenie równej płaszczyzny lica muru. Murki murowane wykonuje się z kamieni łączonych zaprawą cementową lub wapienną. Dzięki zastosowaniu zapraw uzyskuje się większą trwałość i wytrzymałość, dlatego murki te mogą pełnić rolę ścian oporowych. Murki murowane można wznosić z bloczków w kształcie prostopadłościanu, nieregularnych i nieobrobionych kamieni łupanych lub okrągłych kamieni polodowcowych. Podczas budowania murków murowanych obowiązuje zasada takiego układania kamieni, aby zapewnić im dobre wzajemne powiązanie. W tworzeniu elewacji należy uwzględnić wielkość i proporcje sąsiadujących ze sobą płaszczyzn. Szczeliny między kamieniami w murku tworzą charakterystyczny rysunek. Zatem wypełnienie ich nie powinno być przypadkowe. Jeżeli murek wykonuje się z jasnego kamienia, dla kontrastu spoiny można zabarwić na ciemno. Spoiny można wypełniać do płaszczyzny elewacji lub wykonywać je jako elementy zagłębione. Spoiny zagłębione wykonuje się najczęściej przez wydrapywanie świeżej zaprawy na głębokość 2-3 cm. Dzięki temu można uzyskać kontrast cienia spoin z jasną, oświetloną powierzchnią murka. Murki betonowe wykonuje się za pośrednictwem deskowania jedno lub dwustronnego, przy czym podczas układania mieszanki należy pozostawić otwory umożliwiające odpływ z warstwy drenującej oraz otwory na rośliny, którymi można obsadzić powierzchnię murka. W murkach betonowych, w miejscach projektowanych otworów, Najlepiej jest umieścić odpowiedniej wielkości kawałki styropianu, które po zdjęciu deskowania można łatwo usunąć. Niezbyt estetyczną powierzchnię betonu można uatrakcyjnić przez obróbkę mechaniczną, np. groszkowanie, dłutowanie, pokrycie powierzchni specjalnie dobranym kruszywem na zaprawie cementowej z wymywaniem zaprawy po stwardnieniu, ułożenie na powierzchni pokrytej zaprawą cementową kruszywa o grubych ziarnach. Ułożenie na zaprawie cementowej płyt z kamienia naturalnego lub sztucznego o różnej grubości i kształcie. Murki betonowe możemy wykonać też z różnych elementów prefabrykowanych, których zaletą jest łatwość ich ustawienia i aranżacji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.